Czas na kolejną porcję rozrywki, więc mam nadzieję, że nikt nigdzie gdzieś tam od tego wzora nie czegoś, a przynajmniej nie tak daleko, żeby nie usłyszeć, że już jesteśmy z programem Apetyt na kasę i na pewno tutaj będzie można wygrywać wspaniałe nagrody. Ale zanim zaczniemy, jeszcze jedna bardzo, myślę, istotna informacja, że można wygrać od poniedziałku do piątku 5 razy w tygodniu nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych, ale również zarazem bierzesz w losowaniu, udział w losowaniu 1 000 000 złotych, więc takie nagrody również można zdobyć, jeżeli tylko masz ochotę. Wystarczy wysłać SMS lub zadzwonić. Wszelkie informacje otrzymasz od nas po programie drogą, że tak powiem, SMS-ową lub też telefoniczną, więc wszystkiego się dowiesz na pewno. Warto na pewno wziąć udział w tym, w naszej ekstra grze, ale warto również pobawić się z nami dzisiaj w programie. Zaczynamy od, myślę, też bardzo sympatycznego konkursu Coś Białego, czyli skupiamy się na konkretnym kolorze, no i zastanawiamy się, co też kojarzy nam się z kolorem białym. Aż 10 odpowiedzi, więc dużo nagród, dużo zwycięzców. Już teraz zaczynamy, ty się zastanawiaj, a ja przypomnę, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie programu rozegramy kilka konkursów interaktywnych, do których można zgłaszać się pod wskazane numery. Zawsze tutaj popatrzcie w rogu ekranu. Pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Wystarczy znaleźć otwartą linię i udzielić poprawnej odpowiedzi, żeby wygrać nagrodę. Nie każda linia łączy ze studiem, musisz zgłosić się we właściwym momencie i odnaleźć właściwą linię. Łączna pula nagród w naszej loterii wynosi aż 4 miliony złotych, a pieniądze, które wygrasz, wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych. Nasz regulamin został zaakceptowany przez dyrektora Izby Celnej, a program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez tą izbę. Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.tvn.pl, a regulamin znajduje się na 860 telestronie. To tyle, jeśli chodzi o istotne informacje. Teraz warto skupić się właśnie na kolorze białym. Może, słuchajcie, a może zrobimy tak, od samego początku otworzymy obie linie, co? A czemu nie? A w sumie proszę bardzo. I uwaga, 3, 2, 1 i już ruszamy. Dwie linie otwarte, więc będzie łatwiej się dodzwonić od samego początku. Także możemy już po kolei albo odkrywać te karteczki, albo wykluczać kolejne podpowiedzi, tak żeby szybko nagrody trafiły do waszych rąk. Kto ma ochotę na pieniądze, kto ma ochotę na dobrą zabawę, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, Łabędź. Łabędź, faktycznie kojarzy się z kolorem białym, ale nie ma łabędzia. Czyli mamy pierwszą podpowiedź, słuchajcie, jest pierwsza podpowiedź, łabędź, czyli szukamy dalej. Coś białego, coś, co jako pierwsze kojarzy ci się z kolorem białym. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Welon. Welon, no też nie mam, ale bardzo fajnie, czyli łabędź, welon, już wiemy, że były. Myślę, że bardzo fajne jest to w tym konkursie, że mamy aż 10 poprawnych odpowiedzi, czyli spora szansa na wygraną. Dzień dobry. Dzień dobry. Co proponujesz? Chmury. Chmury. Nie, nie mam takiej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie. Oby właśnie takie białe chmury, tak? Były na naszym niebie, żadnych nie chcemy czarnych, szarych, popielatych. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co proponujesz? Bez. Jeszcze raz proszę. Bez. Bez. Już sprawdzam. Nie, nie mam takiej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam z kolejną odpowiedzią. Coś, co kojarzy ci się z kolorem białym. Coś białego. Nie szukamy za daleko, tylko takie pierwsze skojarzenia. Dzień dobry. Halo? Jesteś z nami? Dzień dobry. Co? Coś białego. Mąka. Jeszcze raz proszę. Mąka. Mąka, pięknie, wygrywasz! Mamy tutaj pod trójeczką hasło Mąka. Już odkrywam, mamy pierwszego zwycięzcę. Super! To 100 zł dla ciebie i gramy teraz o 150 zł, więcej pieniędzy. Popatrzcie, niby zabraliśmy tutaj z naszych nagród, a dodaliśmy coś innego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaka może być jeszcze odpowiedź? Piana. Piana. Już szukam. Nie. A to tak się kojarzy, tak, że z wakacjami, tak? Gdzie tam morze, piana, ach. No ale nie, akurat nie mamy takiej odpowiedzi. Na razie ta mąka tutaj jest. Zapłaciłam za nią 100 zł, ale teraz już pamiętajcie, każda kolejna odpowiedź to 150 zł, czyli wyższa nagroda. To myślimy znowu. Zamykamy oczy, możemy się rozmarzyć, myślimy coś białego. Może na przykład coś miłego, co kojarzy się z kolorem białym. Może przyjdzie ci do głowy jakieś skojarzenie szybkie, to wtedy gwiazdka 73221 albo z telefonu stacjonarnego 704-307-111. I mamy kolejną osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co pan proponuje? Śnieg. Śnieg. Nie, muszę powiedzieć nie, ale faktycznie zgodzę się, że to takie bardzo typowe skojarzenie z kolorem białym. Może nie w trakcie lata, chociaż to lato takie trochę dziwaczne, prawda, w tym roku, więc może śnieg też się nam skojarzy. Co jeszcze białego jesteś w stanie teraz wymyślić? Tak szybko na poczekaniu, gdybym powiedziała, nie wiem, trzy rzeczy, które kojarzą ci się z kolorem białym. Co by się tam znalazło?
Może już coś było, może na przykład jest to mąka, ale może coś jeszcze? Dzień dobry. Dzień dobry. Coś białego. Ser. Jeszcze raz proszę. Ser. Ser, ser i nie ma niestety odpowiedzi ser. Pozdrawiam. Słuchajcie, ale za to będzie podwyżka. 200 zł proponuję za każdą z tych odpowiedzi, które są na tablicy. Czyli myślę, że sympatycznie nawet będzie szukać. To są proste odpowiedzi, proste skojarzenia, więc właśnie takich szukajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Mleko. Mleko nie, nie. Czyli jeszcze 9 odpowiedzi cały czas na tablicy i każda z nich warta jest po 200 zł. Więc nawet można wracać kilka razy, jeżeli ktoś ma czas i ochotę trochę dłużej się z nami pobawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Bałwan. Bałwan, nie. Czyli ani śnieg, ani bałwan nie znalazły się na naszej tablicy. Oby jak najpóźniej, jeśli chodzi o mnie, to oby jak najpóźniej pojawiły się w naszym życiu ten śnieg i ten bałwan. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Zęby. Zęby. O, dobrze by było, gdyby były białe, ale nie mamy takiej odpowiedzi na tablicy. Pozdrawiam serdecznie. Czyli na razie ta mąka, popatrzcie. Mąka, mąka i co jeszcze? Podpowiem wam. Wszystkie odpowiedzi są w liczbie pojedynczej. O, i to będzie super podpowiedź, myślę, dla niektórych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Sól. Nie, pozdrawiam, szukamy dalej. Może ma pani ochotę się jeszcze pobawić, to proszę poszukać jakiegoś innego skojarzenia, czegoś, co kojarzy nam się z kolorem białym. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Cukier. Cukier, czyli nie sól, nie cukier, jeśli o to chodzi, już to wykluczyliśmy. 200 zł za 9 odpowiedzi, które jeszcze są na tablicy. Słuchajcie, no na razie cały czas ta mąka tylko na tej tablicy. Może jeszcze ktoś coś wymyślił. Proste, typowe skojarzenia z kolorem białym. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Beza. Beza. Pyszne skojarzenie, ale niestety też nie mam. Pozdrawiam serdecznie. Beza, no fajnie, fajnie. O, może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie jest rozwiązanie? Biała farba. A, farba. Nie, nie. Farby nie mam. A co powiecie na 300 zł za każde poprawne rozwiązanie? Proszę bardzo, jak na zamówienie. O, i teraz ktoś może zabrać te 300 zł. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię. Możesz wygrać już 300 zł. Powiedz, jaka jest odpowiedź? Lukier. Lukier. Też pyszne skojarzenie, ale znowu muszę pokręcić głową. Przypomnę tylko jeszcze, że w całym tym konkursie i naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, więc takie młodsze mogą gdzieś tam podszeptywać, jak przyjdzie im do głowy coś białego. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o rozwiązanie. Prześcieradło. Prześcieradło. Nie, nie, nie. Czyli gdzieś tam krążymy sobie, krążymy. Na razie ta mąka i tak szybko padła ta mąka, więc myślałam, że to będzie naprawdę błyskawiczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani proponuje? Cera. Cera. Nie, też nie. Ale fajnie, nie było jeszcze takiej odpowiedzi. Nie było jeszcze hasła cera. Czyli też sobie gdzieś tam zaznaczamy, zapamiętujemy, że było hasło cera, szukamy czegoś nowego. Witam, halo. Dzień dobry, jest dzień pani w sprawie odpowiedzi. Proszę bardzo. Dzień dobry, kartka. Kartka? Tak. No nie, nie mam kartki, pozdrawiam cię serdecznie. Spróbuj jeszcze raz, może przyjdzie ci do głowy coś innego. Nie, błyskawicznie dzisiaj trafiacie, mnóstwo różnych pomysłów. Dzień dobry. Dzień dobry. To mam nadzieję, że ten będzie wart 300 zł. Jaka jest odpowiedź? Śnieg. Ale był śnieg, nie, z tym śniegiem, nie, nie, nie. O śniegu jeszcze nie myślimy, zdecydowanie nie, szukamy czegoś innego. Co jeszcze kojarzy wam się z kolorem białym? Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Obrus. Obrus też nie, no to nic, trzeba poszukać jeszcze. Słuchajcie, ale zrobimy tak, uwaga, uwaga i w tym momencie oficjalnie 400 zł gwarantowane za każdą poprawną odpowiedź. Pamiętacie, za mąkę było 100. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Firana. Firana nie, też nie, nie firana, nie obrus, nie śnieg. Takie były ostatnie odpowiedzi, które tutaj padły. Dzień dobry. Dzień dobry. I co to może być? Ząb. Ząb, nie. Ach, zapamiętałeś moją podpowiedź, bardzo dobrze, cieszę się, że uważacie. Ale nie jest to również ząb, czyli szukamy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Rasa. Nie, nie, nie mam takiej odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie. No to co jeszcze? Proste skojarzenia, coś, co szybko kojarzy wam się z kolorem białym. Czyli nie szukajcie tak na siłę. Dzień dobry.
Konwalia? Konwalia nie. Konwali nie mam, chociaż no tak, to dobrze. Konwalia może być, jest biała. Co jeszcze kojarzy nam się? Czy myślimy, zamykamy oczy, się biała, biel, biel, biel. I co nam przychodzi do głowy? Dzień dobry. Halo? Cukier. Nie, nie, nie jest to odpowiedź z tablicy i słyszałam już tą propozycję, więc też warto sobie gdzieś ewentualnie B3, nie ma miejsca. Musicie sami sobie notować te podpowiedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jaka jest odpowiedź? Róża. Róża, fajna odpowiedź, no ale nie mogę za nią zapłacić, nie mogę. Słuchajcie, to robimy tak. Uwaga, 500 jest za każdą poprawną odpowiedź. No i teraz ruszamy pełną parą, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiedź to? Mleko. Mleko. Nie. I 500 zł zostaje ze mną. Ach, a 9 takich jeszcze mam tutaj nagród, więc warto skorzystać, bo 500 jedną odpowiedzią można zarobić i do portfela na pewno tutaj zyskać. Mąka na razie to była jedna odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry. Co jeszcze może być białego? Niedźwiedź polarny. Niedźwiedź, no może być, ale akurat też nie mam na tablicy i pewnie wszyscy myślą, co tam może być. Słuchajcie, wszystkie hasła, które są na tablicy, składają się z jednego wyrazu, tak? Już wiecie sporo o tym, że tam pojedyncze, ale tu ma jeden wyraz, więc będzie łatwiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Firanka. Nie jest ta firanka, niestety nie. No to co? No to po prostu poddajemy się? Nie, szukamy dalej. 500 za jedną odpowiedź. Czyli co to może być? Coś białego. Dzień dobry. Halo. Co to jest? Coś białego? Biały papier. Papier? I tak, i jest, mamy 800, czyli 500 wędruje do pana. Wygrał pan. Super, udało się. No nareszcie jest, mamy. To teraz pójdzie seria, co? Teraz będą same poprawne odpowiedzi. Dobrze, a ja zrobię tak. Uwaga, przewidując tą serię, daję 600 zł za każdą poprawną odpowiedź i ruszamy. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Jeszcze raz, bo tak strasznie cię słabo słyszę. Koszula. Nie, no, czyli nie będzie serii, albo za chwilkę może będzie. 600 zł gwarantowane, teraz za każdą poprawną odpowiedź. Na razie mieliśmy mąka i papier. Takie były dwie odpowiedzi, za które zapłaciłam. Jeszcze jest tutaj 8 takich poprawnych rozwiązań. Słuchajcie, kolejna ważna informacja. Ten konkurs skończy się, uwaga, za 2 minuty. Dwie minuty. Uwaga, czas, start, więc trzeba się spieszyć, jeśli ktoś ma ochotę podać swoją odpowiedź. Dzień dobry. Dobry. Jaka jest odpowiedź? Ściana. Ściana. Mm-mm. Szukamy dalej. Szybciutko następna osoba. Minuta 50. Dzień dobry. Mysz. Mysz. Jest, jest, super, bo 600 zł udało ci się. Trafiłaś, pięknie, piąteczkę odkrywamy. I już następna osoba może się zgłaszać, bo nam bardzo mało czasu zostało. To wiecie co, albo tak, 700 zł. Zagracie teraz o 700 zł, tylko mamy minutę 30 sekund. Dzień dobry. Dobry. Jaka to odpowiedź? Pierwsza. Jeszcze raz proszę. Pierwsza. Pierwsza, dobrze mówię? Tak? Nie, nie jest to odpowiedź z tablicy, czyli szukamy dalej. Minuta i 15 sekund. A teraz 700 zł można zarobić. Była mąka, był papier, była mysz. Czyli proste odpowiedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Biały welon. Nie, welon już też mieliśmy. Minutka, ostatnia minuta. Kto wie, ten się zgłasza jak najszybciej. Minuta. No, co może być jeszcze? Była mysz, była mąka. Był papier. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Welon. Przed chwilką, z tym welonem to też, ja wiem, że to taki okres ślubny. 40 sekund, kto jeszcze wie? Coś, co kojarzy nam się z kolorem białym. Halo, halo? Halo. Jaka jest odpowiedź? Farba. Nie, farba też już była, coś nowego, może jeszcze komuś się przypomni. 25 sekund dokładnie nam zostało, 700 zł do zabrania, więc jeszcze jest szansa. Dosłownie ostatnie chwile tego konkursu. No i jeśli nie mąka, jeśli nie papier, jeśli nie mysz, bo to już było, to co jeszcze? I nie welon. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, jaka jest odpowiedź? Sukienka. Nie, nie sukienka. Może ktoś jeszcze zdąży? Dwie sekundy, jedna sekunda. Ach, ostatni telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Twaróg. Twaróg. Nie, nie jest to twaróg. Słuchajcie, to ja pokazuję, co tutaj mieliśmy. Popatrzcie. Mieliśmy słoń, mieliśmy karnacja, czyli była cera, więc było w sumie blisko. Chmura, a były chmury, więc też było bardzo blisko, stąd ta moja podpowiedź była. Pióro. I tutaj jeszcze mieliśmy...
przebiśnik, a propos tej konwali, to tak też, jeśli chodzi o kwiaty, wanna i ostatnia odpowiedź, wierzba. Takie były odpowiedzi, więc czasami byliście naprawdę niesamowicie blisko. A teraz czas na kolejny konkurs. Mam nadzieję, że już przygotowany telefon, bo będzie trudny. Uwaga! Tutaj należy znaleźć imię, ale imię, w którym nie ma, jeszcze raz powtarzam, nie ma tych liter, które są tutaj wypisane, czyli ich nie wolno użyć. No i zobaczymy, kto sobie poradzi z takim zadaniem. Uwaga, uwaga! 2000 złotych za takie zadanie. Bardzo trudny konkurs, ale zwróćcie też uwagę, że niesamowicie wysoka nagroda za jedną odpowiedź, czyli za jakieś imię, które ukryło się tutaj. Jeszcze raz powtórzę zasady konkursu. Należy podać imię bez tych liter, czyli tych liter nie wolno użyć. A zwróćcie uwagę, to są prawie wszystkie litery alfabetu, więc tutaj naprawdę trzeba być czujnym, trzeba znaleźć taki sposób na ten konkurs i wtedy wszystko będzie jasne. No tylko trzeba na ten sposób spaść. Jeśli ktoś widzi, jeśli ktoś wie, to niesamowita szansa na bardzo dużą gotówkę, gdy inni jeszcze może sobie łamią głowy. Gdy inni jeszcze próbują znaleźć ten sposób na odszukanie kolejnej odpowiedzi, którym w tym przypadku jest tutaj imię. Dla tych, którzy wiedzą, na dole tutaj są numery telefonów. Jeżeli masz pod ręką gdzieś jakąś kartkę, długopis, to ja polecam, żeby sobie wziąć teraz. I po kolei mów sobie w głowie, dobra, czego nie mogę użyć? Wszystkie litery alfabetu. Okej, okay, czyli A, O, B, C. No właśnie, których mogę użyć liter, a których nie mogę. Czego tutaj nie ma, tak? Czyli co mogę użyć? No i właśnie trzeba szybciutko to przeanalizować. A kto wie i ma ukończone 18 lat, to robi tak. Szybko do telefonu, szuka otwartej linii, znajduje ją też również szybko, podaje mi odpowiedź na antenie i wygrywa 2000 zł. I ja te pieniądze wysyłam do ciebie w ciągu 5 dni roboczych. Jedna rzecz, pamiętaj, że płacisz za każde połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale za to płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. To co, zerkamy, przepisujemy sobie ewentualnie te literki. Czyli można przepisywać, a można wypisywać to, czego można użyć, bo tego na pewno, tych liter nie można użyć w tym imieniu, które musisz podać. Brzmi to skomplikowanie, brzmi to, jakby to było naprawdę trudne zadanie, no i łatwe nie jest. Ale jeśli tylko zechcesz, da się je rozwiązać. Tylko musisz spokojnie przeanalizować właściwie, czego ja mogę użyć, których liter mogę użyć. I spokojnie sobie z nich zbudować jakieś imię. Może akurat ktoś jest też gotów, czy nie? Czy jeszcze za wcześnie pytam? Za dużo tego wszystkiego do ogarnięcia. No trzeba pomyśleć o wszystkich literach alfabetu. Spokojnie się zastanów teraz. Słuchajcie, mało czasu. Mamy naprawdę mało czasu, więc mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie, że ktoś już... No może jeszcze nawet nie ma imienia, ale już jest blisko. Słuchajcie, no fajny był poprzedni konkurs. Dobrze się bawiliśmy, ale chyba troszeczkę za długo mu za dużo czasu mu poświęciliśmy. Coś się boję, że mało czasu mamy na tą zagadkę, która jest o wiele trudniejsza. Dobrze, zrobimy tak. Dokładam 1000 złotych jeszcze. 3000 złotych proponuję za odpowiedź. No i mam nadzieję, że teraz jakoś tak lepiej pójdzie. Słuchajcie, to może tak, na pełen ekran na chwilkę te wszystkie litery. O, proszę bardzo. Teraz można się uważnie przyjrzeć. Czyli podaj imię bez tych liter. Zastanów się, których liter można użyć. Słuchajcie, to musi być imię, w którym są wszystkie te litery, których tutaj nie ma. O, tak skomplikowanie to brzmi, ale tak najłatwiej to wytłumaczyć. Czyli najpierw sobie zastanów, albo popatrz, wypisz sobie cały alfabet, co? I skreślaj te literki, których nie możesz użyć. O, tak? Wypisujesz sobie cały alfabet i na przykład skreślasz tych, których nie można, zobaczysz, co ci zostanie, tak? I teraz trzeba imię z tego ułożyć. I zobaczymy, kto będzie pierwszy. No oczywiście wykorzystując wszystkie, które ci zostały.
czyli 3000 zł w zasięgu Twojej ręki, tylko trzeba teraz się sprężyć, skoncentrować, no i potem szybciutko podejmować tą decyzję, bo bardzo mało czasu nam zostało. Naprawdę niewiele, więc mam nadzieję, że Ci się uda. Trzymam kciuki. Słuchajcie, naprawdę powtórzę tą informację teraz, ale trochę się denerwuję. Bardzo mało czasu nam zostało i boję się, że ta wysoka nagroda nie znajdzie swojego właściciela. Słuchajcie, tutaj zostało nam 3000 zł. Dlatego apel do Ciebie. Masz rozwiązanie, wiesz jakie to imię, to w tym momencie skorzystaj z tego. Co Ci szkodzi? 3000 zł mogą należeć do Ciebie. Słuchajcie, mała podpowiedź z mojej strony. Tu brakuje w tym alfabecie 4 liter. I z tych liter musisz ułożyć słowo imię, ale już teraz, w tej chwili, bo mamy 2 minutki do zejścia z anteny, całkowitego zejścia z anteny, więcej nie będzie. Więc tak chwila czasu, żeby popatrzeć na numery, szybciutko je wykręcić i znaleźć się w studio za moment. Pięknie, no i piękniej. Co, i nie zdążymy? Musimy zdążyć. Słuchajcie, musi się udać. Słuchajcie, powiem tak, gdybym odliczała, to byłabym już przy 1. Ale nie będę odliczać, żeby cię nie stresować, żeby nie rozpraszać cię teraz. No. Kto ma rozwiązanie, niech dzwoni już teraz, w tym momencie. Nie ma nawet chwili do stracenia. Tylko na telefon, na jedną odpowiedź, na jedną osobę, osobę pełnoletnią. Jeszcze możesz być nią ty. 3000 zł dla ciebie. No, słuchajcie, to są w tym momencie naprawdę ostatnie chwile. Ja nawet słyszę już w tym momencie z reżyserki, że czas, żeby kończyć. Ja chcę, żeby ktoś wygrał. Jeszcze momencik, jeszcze chwilka, dobrze? Kilka sekund. Tak kilka sekund przedłużymy, może nic się nie stanie, co? Żeby tylko wykręcić gwiazdkę. Jest! Dzień dobry! Dzień dobry. Jakie to imię? Lech. Jeszcze raz proszę. Lech. Lech. Sprawdzamy. Pięknie! 3000 zł dla ciebie. A jak masz tu na imię? Jak masz na imię? Marta. Marta, wygrałaś 3000 zł. Bardzo ci serdecznie gratuluję. Udało ci się w ostatniej chwili. Bardzo ci dziękuję, wam wszystkim również. Pamiętajcie o naszej ekstra grze, gdzie 5 razy w tygodniu do wygrania 20 000 zł. I również możesz wygrać 1 000 000 zł, więc warto przyłączyć się do gry. Wszelkie informacje dostaniecie po programie. A teraz życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.